Witam wszystkich ponownie. Dziś zrobimy pyszny chlebek orkiszowy z ziarenkami. U mnie słonecznik, orzechy włoskie i siemielniane. Bardzo pyszny, długo zachowuje swoją świeżość i zdrowy. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od przygotowania rozczynu z drożdży. 20 g świeżych drożdży mieszamy z łyżką miodu. Jak zaczną się już rozpuszczać, to się dzieje bardzo szybko, to dolewamy sobie 100 ml ciepłej wody i dosypujemy odrobinę mąki żytniej od 100 g, którą przygotowaliśmy już do chleba. Odsypujemy około 1-2 łyżki. Resztę wsypiemy do pozostałych składników. Nasz rozczyn mieszamy i odstawiamy nakryty ściereczką na około 15-20 minut w ciepłe miejsce, żeby sobie wyrósł. W międzyczasie możemy wymieszać mąkę orkiszową, pełnoziarnistą, mam jej około 400 g, z pozostałą mąką żytnią. Tej mąki żytniej mam 100 g w sumie. Dodaję również 1 łyżeczkę soli. W małej miseczce mieszam sobie dodatki do mojego chleba. 50 g słonecznika, 50 g siemienia lnianego i 50 g orzechów włoskich. Mieszam je przed dodaniem do mąki, żeby tej mieszanki odrobinę zostawić sobie na wierzch naszego chleba. Mogę teraz szybciutko zamieszać i odstawić. Czekamy, aż drożdże nam podrosną. Drożdże postały już 15 minut. Podrosły, zaczęły fajnie pracować. Możemy je teraz dodać do reszty naszych składników. Dolewam również 300 ml ciepłej wody. I wyrabiamy nasze ciasto. Około 3-4 minut. Po tym czasie ciasto jest gotowe do wyrastania. Jest lekko lepiące i takie ma być. Na tym etapie już nie podsypujemy mąką. Nasiona, które odłożyliśmy sobie, zostawimy na później na wierzch. A teraz ściereczką nakrywamy nasze ciasto i odstawiamy na 1 godzinę do wyrośnięcia. Przygotowałam sobie keksówkę. U mnie keksówka jest długa, ale wąska. Ma 31 cm na 8,5, ale mierzone od spodu. Na górze zawsze jest odrobinę szerzej i lepiej mierzyć podstawę. Teraz keksówkę kropię odrobinę oliwą. Wolałabym nie wykładać papierem, żeby ładniej mi się przypiekły również brzegi. Obsypię również mąką orkiszową. Tą samą, co jest w chlebie. Ciasto mi pięknie podrosło. Na deseczkę wysypię sobie odrobinę mąki orkiszowej i wyłożę moje ciasto. Ono się jeszcze lepiło, więc chcę je odrobinę obtoczyć właśnie w tej mące. Rozciągnę ciasto odrobinę, tak żeby było akurat na całą długość mojej keksówki. Blaszkę nakrywam ściereczką i czekam, aż ciasto podrośnie mi jeszcze w blaszce. Około 30-40 minut. Minęło już 40 minut. Chlebek mi fajnie podrósł. Muszę teraz go delikatnie tylko jeszcze posmarować po wierzchu. Możecie zrobić to wodą, może być rozszczepane jajko. Ja zazwyczaj używam mleka.
i posypuję wierzch pozostawionymi wcześniej nasionkami. Chlebek wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 220 stopni góra-dół i będę piekła około 40 minut. I gotowe. Kroimy po wystygnięciu. Chlebek naprawdę fajnie się kroi, nie kruszy, nie rozsypuje i jest naprawdę pyszny. Polecam. Jeśli Wam się podobało, próbujcie zrobić taki w domu. Naciśnijcie subskrybuj i zostawcie łapkę w górę. Do usłyszenia!